Cześć, z tej strony Smart Tester. Dzisiaj zaprezentuję Wam, jak pozbyć się problemów z oprogramowaniem w jednym z Samsungów. Przed sobą mam Samsunga Galaxy Note 3. Nie jest to już najnowszy telefon, ale jednak nadal to świetne urządzenie. Nakładka systemowa zaczęła wariować i mój kolega poprosił mnie, żebym coś z tym zrobił. Dlatego też pokażę Wam dzisiaj, jak rozwiązać najpopularniejsze problemy z oprogramowaniem w telefonie. Zobaczcie, nawet ekran startowy nie chce się załadować, ponieważ mamy błąd aplikacji TouchWiz. Dobrze, więc co trzeba zrobić? Jeżeli wyłączenie i ponowne włączenie telefonu nie dało żadnego efektu, to musimy przejść do bardziej radykalnych metod. W tym celu wyłączamy telefon. Teraz wchodzimy w tryb Recovery, naciskając przycisk Home, Volume Up i Power. W lewym górnym rogu pojawia się niebieski napis. Teraz za pomocą przycisków głośności przechodzimy do opcji Wipe Data Factory Reset. Potwierdzamy wybór przyciskiem włączania. Przechodzimy do opcji Yes, Delete all user data i wciskamy przycisk Power. W tym momencie telefon jest przywracany do ustawień fabrycznych. Wybieramy teraz pierwszą opcję od góry, czyli Reboot System Now. I potwierdzamy przyciskiem włączania telefonu. Telefon zaraz ponownie się uruchomi. Jak widzicie, proces ponownego uruchamiania trwa nawet kilka minut. W międzyczasie zainstalowały się również aplikacje od operatora. Ten zabieg powinien rozwiązać Wasze problemy. Jeżeli jednak chcecie, żeby nie powróciły one w przyszłości, zachęcam Was do obejrzenia mojego filmiku, w którym pokazuję Wam, jak zdebrandować telefon. Najprawdopodobniej wszystkie problemy, z którymi spotkaliśmy się na tym telefonie, były spowodowane wadliwym oprogramowaniem operatora. Dlatego też, jeżeli chcecie pozbyć się tych problemów na zawsze, to polecam Wam zapoznać się z moim poradnikiem, jak zdebrandować telefon. Pamiętajcie, żeby przed przywróceniem telefonu do ustawień fabrycznych zrobić kopię zapasową wszystkich prywatnych plików. Zdjęcia, muzykę czy filmy możecie zgrać po prostu z telefonu na komputer. Jeżeli jednak chcecie zachować swoje aplikacje i ich dane, na przykład bardzo wysoki rekord w jednej z gier, to zachęcam Was również do obejrzenia mojego filmiku, w którym pokazuję, jak stworzyć kopię zapasową aplikacji i jej danych. Teraz czeka już na nas konfiguracja systemu. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!